porannej kawki, świetnie. Wspaniale. Proszę bardzo, akcja. Miałeś na myśli, mówiąc, że jak będzie miał wszystko na zawołanie, to wyrośnie z niego laruś. Jak działa właśnie? Jak z twojego synalka. Mamy synek. Aha. Bo ty go nie rozpuszczasz. Słuchaj, ja jestem jego żoną. To jest co innego. To ty po śmierci ojca mu dawałaś kieszonkowe. Wszystko miał. Wszystko nawet pomyśleć nie zdążył. To już miał. Co dzisiaj myśli, że pieniądze spadają z nieba? Ale ty przesadzasz. Słuchaj, dawałaś mu więcej niż był w stanie wydać. I to, że nie odebrał tej wygranej, to jest tylko i wyłącznie twoja wina. Po prostu do dzisiaj nie zna wartości pieniądza. Daleko nie szukając kiedy. Rok temu podarowałaś mu na urodziny zegarek waży więcej niż nasz samochód. Co ja podarowałam? Pokrowce na siedzenia w naszego Renault Clio. Widzisz różnicę? Ja chyba mam prawo darować syna w urodziny. Mój prezent musi być najlepszy. Mój lepszy w restauracji. Mój udziec jak więcej jest jędrniejszy, twój paszet jest lepiej doprawiony, powtarza zawsze. Wiesz, a u mojej mamusi mam tego podziurki w nosie. A ja mam ciebie dosyć. Uwzięłaś się na niego. Tak go zmolestowałaś, że ożenił się z tobą. A kochał się w tej drobnej blondynce z naprzeciwka tam. Marzył, żeby została jego żoną. Nigdy o niej nie marzyłem! To może ja marzyłam, skoro faktem jest, że nie kocha cię już tak mocno jak kiedyś. Sam mi to powiedział. Nie za psychę, wiesz co? Do Chin go zablokować, do Chin! Żeby cię tam oświadczył i co? Od powrotu to już nie jestem sam facet! Gdzie jest mój malutki Ryś? Może Rysio po raz pierwszy poczuł co to szczęście, bo pod swoją opieką był zakneblowany. Franco, ty to było najszczęśliwsze dziecko na podwórku. Sama widzisz, jak wspomina tatusia. Ciągle obstawia jego liczby. A czemu? Bo tęskni za beztroskim dzieciństwem. Kochanie, ja nie mogę teraz rozmawiać, mam konferencję. Zadzwoń. Ciekawe, dlaczego nie obstawia daty waszego ślubu? Sama pytam, sama odpowiadam. Bo to nie ma dla niego najmniejszego znaczenia i wcale mu się nie dziwię. Oj, ja nie jestem psychoterapeutą. Oj, ja całe szczęście, bo byś zniszczyła wiele ludzkich żyć. Ty potrafisz się tylko wyśmiewać z innych, a nie wiesz, jak to jest być okradany przez własne dziecko. Chyba ktoś tu przesadził z alkoholem. Kobieto, zacznij żyć swoim życiem i daj nam spokój. Mały płacze. Mięso w piekarniku się przepala. Skończ mi z tym mięsem. Przecież widzę, że się przepala. Dziękuję bardzo. I do najlepszego Michale, zdrowia, samych sukcesów prywatnych i zawodowych i połamania języka na kumulacji. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy całej obsadzie.